Sok z cebuli to naturalny lek oraz kosmetyk, który możemy nakładać na przykład na włosy. Ma liczne właściwości lecznicze i wartości odżywcze. Sok z cebuli da się bez problemu zrobić samodzielnie. Sok z cebuli, właściwości lecznicze, cebula ma silne działania antybakteryjne i właśnie dlatego możemy ją nazywać naturalnym antybiotykiem. Pomaga w leczeniu infekcji, przyspiesza gojenie ran. Okłady z sokiem z cebuli można wykorzystywać do walki z ropniami, płytkimi ranami, czy rakami czy trądzikiem. Sok z cebuli, wartości odżywcze, skąd ta magiczna moc cebuli? Ma ona mnóstwo cennych składników, witaminę C, E, K, a także witaminy z grupy B, na przykład PP. Zawiera cynk, magnez, potas, fosfor, sód i wapń. Zapach cebuli, którego nie sposób pomylić z żadnym innym, bierze się obecnych w tym warzywie siarczku. Sok z cebuli, przygotowanie. Jak wycisnąć sok z cebuli? Jeśli pijesz sok z cebuli czystej postaci, to najprawdopodobniej jesteś twardzielem. Ma on bowiem bardzo wyrazisty, ostry, gorzki smak i nawet jedna łyżeczka może przyprawić o kulinarny szok. Jak łatwo się domyślić, również przygotowanie soku z cebuli nie jest najprzyjemniejsze, uzawienie gwarantowane. Jak zrobić sok z cebuli? Będą potrzebne 2 lub 3 cebul. Należy je, oczywiście, obrać i pokroić na kawałki. Następnie trzeba je wrzucić do blendera, sokowirówki czy wyciskarki. Chodzi o to, by cebula pościła sok. Sok z cebuli można wycisnąć również za pomocą zwykłej tarki. Tak przygotowany sok z cebuli należy przyjmować w umiarkowanych ilościach, najlepiej nie więcej niż łyżeczkę lub 2 na dzień, lub stosować w celach kosmetycznych, na przykład na włosy. O wiele przyjemniej będzie pić syrop z cebuli, w którym sok z cebuli jest jedynie składnikiem, a nie całością specyfiku. Wersja jednego syropu z cebuli. Zdrowsza, bo nie zawiera białego cukru i pewniejsza, bo wzbogacona sokiem z cytryny, kolejnym uznanym wrogiem infekcji. Składniki, 2 duże cebul. Cytryna, miód, 10 łyżek. Przygotowanie syropu z cebuli, posiekaj drobno 2 duże, obrane cebuli, włóż do sporego naczynia, potrzebne będzie miejsce na zalewę i puszczający sok. Wyciśnij sok z jednej cytryny i zmieszaj z 10 łyżkami miodu. Powstałą mieszanką zalej pokrojoną cebulę. Zostaw na dobę w naczyniu z przykryciem, w ciepłym miejscu. Gotową miksturę przelej przez sytko. Stosowanie syropu z cebuli. Syrop z cebuli można pić od 2 do 4 razy dziennie. Jednorazowo wypijemy łyżkę syropu. Wersja 2 syropu z cebuli. Słodsza. Nie zawiera cytryny choćby dlatego, że syrop powstaje na gorąco, a to mijałoby się z celem. Cenne składniki cytryny, a zwłaszcza witamina C, giną w wysokiej temperaturze. Z drugiej strony, gotowanie miodu także pozbawia go mocy. Polecamy zatem pierwszy przepis. Drugi, popularny, przypominamy dla porządku. Składniki, 1/4 kg obranej cebuli, szklanka cukru, szklanka miodu, litr wody. Przygotowanie syropu z cebuli, obraną i drobno pokrojoną cebulę wrzuć do garnka. Dodaj cukier i miód. Zalej wodą. Gotuj na małym ogniu aż do uzyskania gęstej konsystencji. Stosowanie syropu z cebuli. Syrop z cebuli można pić od 2 do 4 razy dziennie, po łyżeczce do herbaty. Sok z cebuli, na włosy. Sok z cebuli działa świetnie na włosy. Jest źródłem siarki, która ma na nie zbawienny wpływ, zapobiega ich wypadaniu oraz pobudza wzrost. Poza tym po pielęgnacji sokiem z cebuli włosy mniej się łamią, a także są lepiej odżywione. Trzeba przyznać, że przygotowana odżywka ma dość specyficzny zapach. Zawsze można pomdrugaszać ją z szamponem, wtedy włosy nie będą wydzielać charakterystycznej dla cebuli woni.